Pasterskie słowo. W modlitwie dnia drugiej niedzieli Adwentu Kościół prosi Boga za nami. Spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Tymi słowy Kościół pośrednio poucza nas, by nie ulegać troskom doczesnym, lecz nadprzyrodzonej mądrości. Uosobieniem tej nadprzyrodzonej mądrości jest Duch Pański, na którego Kościół wskazuje dziś, przypominając nam Izajaszowe proroctwo o Mesjaszu, jako różdżce z pnia Jessego, odrośli z jego korzenia, na której spocznie Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Pana. Z perspektywy Nowego Testamentu wiemy już, możemy stwierdzić, jak sprawdziły się w życiu i posłannictwie Mesjasza, to jest Jezusa Chrystusa, zapowiedzi owocowania Bożego Ducha, owej mądrości Bożej. Namaszczony Bożym Duchem Jezus z Nazaretu dał wspaniały przykład życia w bojaźni Pana. Nie sądził z pozorów, nie wyrokował według pogłosek, stawał w obronie biednych i pokornych w czas ich ucisku. Rózgą swoich ust uderzał gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmiercał bezbożnego. Sprawiedliwość była mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Dalsze słowa Izajaszowego proroctwa dotyczą już życia na ziemi po nadejściu Mesjasza. Dotyczą więc także naszego życia. Opowiadają o wspaniałej rzeczywistości pokoju i zgody we wspaniałych obrazach. Wilk zamieszka wraz z barankiem. Cielę i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie. Lew jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na noże kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać. Tymczasem stwierdzamy, że daleko nam ciągle do spełnienia tej Bożej obietnicy. Tyle wśród nas waśni i sporów, tyle ran i krzywd zadawanych sobie nawzajem. Dlaczego? Psalmista podpowiada, że pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. My wiemy, że już przybył i stale przybywa, co więcej jest z nami, ale niestety za mało znajomości Pana pośród nas, o czym mówi proroctwo Izajaszowe. Korzeń Jessego, Jezus Chrystus, nie jest ciągle znakiem Bożego życia dla narodów. Ludy nie przychodzą doń z modlitwą. Dlatego jakże aktualne są wyzwania świętego Pawła Apostoła skierowane do Rzymian, abyśmy wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga, abyśmy przygarniali siebie nawzajem. Bo i Chrystus, powiada święty Paweł, przygarnął nas. Wraz z Chrystusem przybliżyło się do nas Królestwo Boże, tylko za mało zeń czerpiemy, za mało nim żyjemy. Od czego zacząć? Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii ów głos wołającego na pustyni daje jednoznaczne wskazanie. Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Motywacja do podjęcia nawrócenia, naszego dzieła przemiany myśli i życia, jest też wyraźnie przez Jana wskazana. Jest nią tajemnica bliskości Pana. Pan jest blisko między nami. Podejmuje pouczenie Chrystusa trzecia zwrotka pieśni adwentowej. W tłumie ludzi gdzieś wmieszany. Czy umiem go zobaczyć? I brzmi parafraza słów Chrzciciela. Gotujmy drogę Panu, prostujmy ścieżki Jego, przemieńmy swoje życie, odwróćmy się od złego. Chodzi o to, by Pana, który jest blisko, przyjąć. On bowiem jest warunkiem dobrego owocowania naszego życia ku zbawieniu. Gdy człowiek mu pozwala zamieszkać w sercu, gdy przez to pozwala mu też działać, on napełnia człowieka swoim duchem i ogniem swej miłości. Wówczas człowiek
nie ulega troskom doczesnym, lecz nadprzyrodzonej mądrości i żyje nie tylko wzorem Chrystusa, ale żyje po prostu Chrystusem. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja Czai tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19.45. Powtórka w niedzielę o 9.45.